Szum medialny nieco opadł, a hejty i niesmak względem ostatniego epizodu serii Gwiezdnych Wojen powoli odchodzą w zapomnienie. Disney nie zwalnia tempa i po zakończeniu pierwszego sezonu serialu Mandalorian na horyzoncie już pojawiają się pierwsze informacje na temat nowych filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najważniejszą informacją jest czas akcji, w którym nowe produkcje zostaną osadzone. Co ciekawe, najwięcej przecieków mówi o tym, że najnowsze filmy nie będą spin-offami poprzednich produkcji, ani ich kontynuacją. Fani mają otrzymać zupełnie nowe historie, które będą rozgrywały się w czasach Starej Republiki. I powiem wam, że niezmiernie mnie to cieszy. Bo generalnie czasy Starej Republiki są zdecydowanie ciekawsze niż to, co działo się w obecnej sadze. Świat jest zdecydowanie bogatszy i pełen życia. Mocna Republika i prężnie działająca Akademia Jedi to jedno, ale dużego kolorytu dodaje tutaj mocniejsza obecność Sithów i ich Akademii chociażby. Co znaczy mocniejsza obecność? Mniej więcej to, że nie występuje tu znacząca dysproporcja. Wpływy polityczne, ilość armii, technologii i użytkowników mocy jest bardzo podobna. Generalnie sam konspekt stworzenia filmu opartego na wydarzeniach sprzed 4000 lat przed oryginalną trylogią dla mnie osobiście jest fantastyczny. Głosów jest wiele i żadna informacja nie jest jeszcze w 100% potwierdzona. Nie wiadomo do końca, czy film osadzony w Starej Republice miałby być pojedynczą produkcją, czy też początkiem nowej trylogii. Powiem szczerze, że wolałbym nową trylogię. I to z prostego względu. Skywalker Odrodzenie nauczyło nas, że nie można zbyt wiele zrobić w jednym filmie. Ilość nowych informacji, planet, postaci, no generalnie wszystkiego, na pewno przytłoczyłaby fanów i trudno byłoby to wszystko dobrze zbudować w jednym filmie. Innego rozwiązania niż trylogia, szczerze mówiąc, nie widzę. Pytanie, kto miałby się zająć najnowszą produkcją? J.J. Abrams? No raczej już do Gwiezdnych Wojen nie podejdzie. W środowisku coraz częściej pada nazwisko reżysera Taika Waititi, który jest odpowiedzialny choćby za takie produkcje jak Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, czy na przykład Co robimy w ukryciu. Najważniejsze jest to, że reżyser zdobył już doświadczenie w tematach gwiezdnowojennych podczas pracy przy serialu Mandalorian. Od razu studzę zapał wszystkich, Waititi nie wyreżyserował całego serialu. Ale produkcja jest świetna i zebrała bardzo dobre recenzje, zdecydowanie lepsze niż epizod 9, także jest to jakiś pozytywny prognostyk na przyszłość. Gracze na pewno, myśląc o Starej Republice, myślą o Kotorze, wybitnym RPG-u ze świata Gwiezdnych Wojen. I tak, Kotor jest kanoniczny. Serial Mando i disneyowski przewodnik to potwierdzają. Czy nowe filmy mogłyby być po prostu ekranizacją Kotora? No, na pewno jest to jakiś pomysł, ale powiem szczerze, nie jestem do końca przekonany, żeby robić film bezpośrednio na podstawie gry. To, że Stara Republika powoli dostaje drugie życie, potwierdza fakt, że według przecieków ze studia BioWare, ekipa pracuje nad remake'iem kultowej gry. Podobno ma powstać tytuł, który połączy dwie części Kotora i dorzuci jeszcze parę nowości, dzięki którym gracze mieliby otrzymać nową, starego Kotora w najnowszym wydaniu. Najlepsza gra z uniwersum i jeden z najlepszych RPG-ów w historii w nowym, świeżym wydaniu? Jestem na tak. Myślę, że po zakończeniu sagi Skywalkerów teraz może być już tylko lepiej. Wyszedł Mando, będzie serial o Obi-Wanie, który aktualnie troszeczkę przystopował i twórcy uspokajają, że fakt faktem są małe poślizgi, są małe problemy, ale serial finalnie powstanie, także wyluzujcie. Ruszają ze Starą Republiką, być może seriale też mogłyby powstać, czemu nie? Osobiście marzy mi się serial w czasach Starej Republiki, naprawdę, i myślę w pierwszej kolejności o Akademii Sithów. Wiecie, akcja dzieje się na Korribanie, śledzimy losy młodych adeptów Sithów, ich mistrzów, pradawne świątynie i mamy w końcu spojrzenie na ich perspektywę względem całej galaktyki. Książki nauczyły nas, że nie zawsze Sithowie byli gorsi od Jedi. Dajcie znać, co myślicie, czy chcielibyście ekranizacji różnych tworów ze Starej Republiki i czy ktoś jeszcze czeka na Kotora. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Hej!